to serdecznie witamy na tym spotkaniu przy okazji otwarcia oceanarium. Wszystkich witam serdecznie i witam także widzów. I teraz co? Zaczynamy. Chyba od przecięcia wstęgi, czy kto będzie prowadził to? To ja, Hezjuszu, tutaj ci... Serwerowy mówi, pole rozwaliliśmy. To ja już likwiduję, żebym mógł iść. Jakby ktoś nie poznał mojego głosu, bo jeszcze mnie tutaj nie było na kanale, to ja jestem LR300. No, Hezjuszu, tutaj zapraszam do przecięcia właśnie wstęgi i tym samym oficjalnego otwarcia oceanarium. Ale co się ze mną dzieje? Gdzie ja jestem? Ja kurde nie mogę się połapać. Tutaj przed wejściem. Aha, już wiem co zrobiłem. Przepraszam bardzo. O, i teraz jestem dobrze. I gdzie ta wstęga będzie? Chwileczkę, bo mnie wyrzuciło. Przed oceanarium. O. O. Jak ją przeciąć teraz? Tu są, odsuńcie frontlek. Tutaj są specjalne dla ciebie, jak już przygotowane nożyce przeze mnie. I tymi nożycami przecinam, tak? Możesz oficjalnie otworzyć oceanarium w leśnym dworze. No to oceanarium przecinamy, a to powinno być każdy po jednym przecina. I każdy część zabiera. A to Hezjusz oceanarium, to Hezjusz przecina. No. Jest no już tutaj jako reprezentant to próbuję. Jest. Obróć się, Hezjuszu, fajerwerki. Serwerowy mówi brawo, brawo. Ale biją w górę. I nawet kolorowe, bardzo ładne niektóre. Ja robiłem. Jak prawdziwe fajerwerki. Slides Wolny mówi okrzyki radości. Serwerowy mówi XD. LR300 mówi bicie brawa. Mateko Elo znak podkreślenia YT mówi jej. Bardzo fajnie. I teraz... otworzone. Tak jest. I teraz wszystkich zapraszam do środka i zacznie oprowadzać Kaspero, bo tutaj robił... są smoki na zewnątrz, Hezjuszu. Aha, zapomniałem o smokach. Przepraszam bardzo. Ale to trzeba wejść i tu zobaczyć te smoki, jak ładnie wyszły. Bardzo kłapiące. No, mnie się bardzo podobają. I to właśnie dlatego to oceanarium zostało nazwane oceanarium pod bazyliszkiem. Smoki oczywiście zbudował Kaspero, ale głowę smoka już jedną mi ktoś dostarczył, nawet nie pamiętam kto. Bo tu dużo ludzi tak trochę pomagało i między innymi to też nie moja zasługa, że jedną głowę smoka nie zdobyłem, tylko dostałem w prezencie. Tutaj do założenia. Światła też trochę założyłem, żeby to jakoś trochę wyglądało, jakaś reklama czy coś. No. Coś w tym stylu. No i teraz Kaspero zapraszam do środka. Trochę do opowiedzenia wszystkich po kolei. Ja wchodzę jako pierwszy i na boku witam wszystkich po kolei. I proszę teraz głos Kasperu oddaję. To ja witam wszystkich. Prawie nam się udało 4500 dzień tutaj uzyskać, ale mamy 4501, więc witamy na serwerze. Jak widać, pierwsze co nam się rzuca w oczy to drzewo. To jak to nazwałem, to jest to drzewo serca, bo wyrasta z serca oceanu, które później zobaczymy. Bardzo zarosło, jak widać. I to też taka anegdota. Stworzyłem to drzewo, a później Hez już zrobił fontannę i mi się wszystko narozwalało, ale no, poprawiłem i teraz już działa. I fontannę można od razu włączyć, tutaj mostkami można chodzić, tak dalej. Plaża tutaj zrobione są, plaże. Tu Hezjusza zapraszam po jednym z mostków przejść, plaże są zrobione. Po każdej części można znaleźć tutaj takie windy do góry. Tu Hezjusz ładnie je obudował, żeby zwierzęta nie mogły przechodzić. Właśnie w tym momencie fontanna została włączona, więc
Można od razu zobaczyć, jak tutaj działa. O, leci po kolei w koło. Taka spirala. I teraz z góry. Teraz się rozlewa po drzewie. No i takie drzewo serca, można by to było nazwać. To dalej można teraz oprowadzić, co się dzieje pod wodą. Więc tutaj zapraszam każdego pod wodę. Można tutaj pływać, zwiedzać i tak dalej. I pierwsze, co się tutaj ja bym sugerował zobaczyć, to serce oceanu, które znajduje się zaraz tutaj pod drzewem, między korzeniami. Można przepłynąć i zobaczyć tutaj to serce oceanu. Dlatego akurat serce drzewa, bo... Ale drzewo serca, bo... przyciągnęło to serce oceanu. O jeny. No to w takim razie dalej tutaj, jak widać, udekorowane jest. Starałem się tutaj zrobić, żeby było kolorowo, żeby ryby tutaj się czuły może jak najbardziej u siebie. Nawet do bąbelki tutaj pododawałem. Tutaj jest miniaturka świątyni, tutaj Jezusza zapraszam. Już tam podchodzę. O, tutaj Jezuszu. Tak, tak. Tutaj jest miniaturka świątyni podwodnej i w niej też tutaj znajduje się serce oceanu. Tutaj wiem, że Hez już założył. I no, tak się tutaj prezentuje. A tu by można było to szkło też zniszczyć i nic by się nie stało. Tak, tak naprawdę tak. Żeby rybki sobie mogły wpłynąć, tak jak tam, ja myślałem, o, tu już ktoś dostał się. Tak, tutaj tędy da się dostać. O, można tutaj wpłynąć. I można tutaj do środka. O. Wypuśćcie mnie. Także Jezuszu, zadbałem tutaj o gamę kolorystyczną. Może tutaj zobaczyć najróżniejsze kolory koralowców. No, bąbelki, pięknie, wodorosty. Pięknie jest. Te takie, nie wiem jak to się nazywa, to takie co świeci pod wodą. To są iskrzy łudy bodajże, to się tak nazywa. Czy coś w tym stylu, ale dokładnie nie powiem sam. Tutaj opory z piaskowca, które trzymają to oceanarium, bo tak jakby teraz już jesteśmy pod fundamentami tego oceanarium. O, tutaj warto uważać, żeby nie dostać od tej rybki, rozdynki, bo ona tutaj każdego atakuje. No właśnie, nie ten. LR300 mówi, ja dodałem rybki, emotikon, uśmiech. O, R tutaj właśnie, R dodałem rybki tutaj. To opowiadał, że właśnie stakami rybek. LR300 mówi godzinę temu. No i co ja mogę powiedzieć? Można by teraz było wjechać windą do góry i zobaczyć, bo na górze jest, już zrobił zapis wszystkich tutaj graczy tych serwerowych. Tutaj zapraszam. Tylko do ja tutaj do góry to bardzo łatwo idzie się dostać. Ojej, dwóch żeśmy się zaklinowali. Z każdej strony są tutaj takie windy. I ładnie strzałeczkami ją oznaczyłem, że tym, można tutaj... Z tym, że ja tu małą poprawkę naniosłem, nie, Ares nie 545 wiem, mówi, a ja za Wiktorych nie ma. Że te magma bloki zostały zamienione. Tak. Ja rozumiem, bo, rozumiem. Bo mi wciągało aleje. A to tak nie widziałem. No, wciąga aleje. Z góry wciąga aleje. Tutaj można z piętra zobaczyć, jak wygląda drzewko. Ale jeszcze tutaj... Ja chciałem pokazać, tutaj są umieszczone tablice. Jeszcze właśnie... jednego nie ma. Tu są wszyscy, będą zapisywani wszyscy uczestnicy tego serwera Rillion. Właśnie do tego tutaj zmierzałem, Jezuszu, żeby pokazać tutaj no, tą wielką tablicę. Tabliczki. I tak będę w koło uzupełniał. Nie wiem ilu będzie, ale wszystkich po kolei będę uzupełniał. Tutaj jeszcze jedna osoba jest niewpisana bodajże, to jest HX243, nie jest wpisany, ale będzie wpisany na pewno.
Tak, w takim razie ja tutaj oddaję głos, bo ja tutaj swoją kwestię już chyba opowiedziałem. Ja jeszcze tutaj wejdę do góry, żeby pokazać z góry, o, jak to wygląda. Tu można wejść do środka, trochę się skąpać. O, bo tutaj leci ta woda, ta fontanna po drzewie i tak to wygląda. O. I teraz ja poczekam, aż woda zacznie lecieć tutaj i sobie spłynę wodą w dół. A próbowaliście może taki powiem anegdotę, czy jak to powiedzieć? W pewnym momencie ja stanąłem na klapie u góry i fajnie na tych kroplach idzie spłynąć na dół. Czy ktoś próbował? A próbowałem, Jezusiu. O, ja właśnie leżę. Stanąć na tej klapie, jak się otworzy, razem z kroplą się wpadnie do środka i tak ładnie na tej kropli się spada na dół. A tu jeszcze jedno. To już serwerowy powinien zademonstrować. No to jest muzyczka zrobiona przeze mnie tutaj. Pomysł oraz wykonanie. Tutaj jedna osoba to przeniosła po prostu, ale ogólnie cały pomysł i wykonanie jest moje. Tylko tam jakiś łotr jeden pododawał płyty i teraz ciągle jeden typ płyty się włącza, ale... a było ich więcej, ale o, mogę puścić ich. O, i jest muzyczka. O. Czyli muzyczka też jest jak potrzeba. I teraz co? Mateko Elo, znak podkreślenia Y, teraz... mówi, trzeba wtedy kilka razy kliknąć tyn, by zalaczyć więcej płyt. Aha. I teraz ja bym proponował... przejście. Serwerowy do... mówi, ale mogą zniknąć tym, jak nie wejda. To już... kto to robił? No zapomniałem. Chodzi o posągi? Akwarię robił ER. No właśnie, ER. I chciałbym, żeby trochę powiedzieć o tych akwarium. Do jednego akwarium wejdziemy, bo idzie do każdego akwarium wejść i też sobie zobaczyć. Dobrze. Do którego tak. Prowadzić? Elf prowadzi. Myślę, że możemy wejść do tego, mimo że drugie jest ładniejsze, ale to później tak się tam zobaczy. One są bardzo podobne. O. Serwerowy mówi, drzewo zakochanych. I tu można wejść. To jest takie wejście, powiedzmy, techniczne, nie? No. Tutaj jest zagospodarowana właśnie ta przestrzeń pomiędzy dachem a wejściem. I tutaj są aksolotle. Oraz aktualnie gracze też tu pływają. I no, co ja chciałem powiedzieć? To jest zrobione kolorystyczne. Tutaj mamy aksolotle brązowe, fioletowe czy różowe. I też jest pod to zrobiony kolor koralowca. Jako, że nie mamy brązowych koralowców, to są dwa rodzaje takie różowo właśnie fioletowe. Z drugiej strony są niebieskie i żółte aksolotle i właśnie w tamtych kolorach jest to zrobione. To jest też właśnie takie fajne okno na oceanarium. No i tutaj też można dodać, że serce oceanu też tutaj dosięga. No właśnie o to chodzi. Z zewnątrz. Bo tam też, no ogólnie to jest właśnie robione od zewnątrz, żeby dobrze wyglądało, więc myślę, że też to już powinieneś pokazać. No, od zewnątrz to pójdziemy. Wejdziemy sobie na zewnątrz. Nie wiem, czy u ciebie, Jezuszu, na Fulbrightie to lepiej wygląda. A jaśniej, w każdym razie ja tutaj właśnie jest ten aksolotle. Wyłączony. Nie wiem, troszkę średnio to widać, ale średnio to widać, no nie będzie zbyt ale jeszcze jest wyraźnie trzeci, widać, tak ale to jest dość ciekawie moim zdaniem, wiesz? Można jeszcze z trzeciej perspektywy to pokazać, bo mianowicie akwarium ma przeszklony dach, więc zapraszam tutaj do oceanarium na pierwsze piętro, które ładnie zbudował Kacpero. I tutaj jest taka ciekawa rzecz właśnie.
masz tutaj odwiedzające sobie wejdą. I to tu. No właśnie. Zapraszam Hezjuszu. A jest taki przeszklony, nazwijmy to, punkt widokowy na dwór. A tutaj jest szklany sufit oceanarium, czy tam akwarium. I jest tutaj jakby pixel art axolotla. Tylko troszkę nie wyżej. A one się coś zbagowały, te axolotle, że chcą do góry właśnie tutaj sobie siedzieć. To nawet może lepiej, bo od góry to fajnie wygląda. Może jeszcze Hezjuszu? Pokażę tak tylko od góry to drugie oceanarium, znaczy się akwarium. Już nie będziemy tam wchodzić, ale przydałoby się mniej więcej zademonstrować, jak to wygląda. Bo tutaj jest na pewno bardziej kolorystycznie zróżnicowanie. O, to bardziej widać. Mhm, tak jak mówiłem, są niebieskie aksolotle i niebieskie koralowce. Tak samo są żółte aksolotle i żółte koralowce. Niestety nie ma tego żadnego aksolotla. No to chyba tyle, jeśli chodzi właśnie o te akwaria. I teraz co? Teraz na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Powstają piękne pomniki, które byśmy mogli zobaczyć. Ja naprawdę byłem zaskoczony, bo powiem szczerze, początkowo jak oglądałem, to nie wiedziałem, co to jest. Ale okazało się, że to bardzo fajny pomysł, bo mi nie zdradzono. Serwerowy mówi artyleria Mateko Elo znak podkreślenia YT. O, ojej, ja chyba nie tu wyszedłem. Dobrze wyszedłem. O, proszę. Słuchajcie. Tu jeszcze jest niedokończone to, ale ja oddaję może twórcy głos, niech opowie trochę o tych pomnikach, co? No to cześć, jestem Matek Elo i w sumie postanowiłem właśnie wybudować takie pomniczki wszystkich, którzy się zaangażowali w budowę scenarium. No faktycznie, nie ma tutaj serwerowego oraz R, ale no nie zdążyłem ich wybudować. To będzie jeszcze jakby w budowie. I w sumie na pierwszym planie tutaj mamy Hezjusza. Obok jestem ja, czyli Matychelo, oraz jest Kasperlo. No i w sumie chyba najtrudniejszy skin do wybudowania był Kasperlo, ale no, według mnie właśnie jakby praca na pewno oddaje to, jak to teraz wygląda. Jak się może ustawię, to można porównać skina. No. Tak, no, ja też się ustawię, żeby ktoś porównał, zaraz spróbuję. Gdzie to jest? To F5 jest. O, ale ja to bym się musiał tak odwrócić. O, i teraz siebie, o, popatrzeć, jak wygląda Kaspero i Matek Leo, bliżej mnie się przysuń. O, tak, tak, i teraz to są te skiny zrobione tutaj. Bardzo ładnie widać. No, super. Dzięki. Już chyba każdy porównał. Serwerowy mówi brawo dla budowniczego. No i jeszcze chciałem powiedzieć, że w sumie serwerowy na początku mówił, że to jest model bombowca, który w primo... Artyleria! Tak, artyleria. Ja muszę dopowiedzieć, bo ja też nie wiedziałem, co to było. Takie coś dziwnego serwerowemu się to skojarzyło z artylerią, a ja nie wiedziałem, co to jest. Naprawdę byłem taki zaciekawiony, planowałem co innego tutaj troszeczkę, no ale mówię, tak się zaangażował w to, nie chcę powiedzieć, co to jest, no niech buduje. A tu okazało ja się, że piękną rzecz tu moje skojarzenie, bo jak Hezjuszu spojrzysz na rękę Kacpero wycelowaną prosto w oceanarium, no to... No wiesz, to tak trochę to wygląda, jakby miała zaraz tu szczelić. Aj, ty masz od razu same niszczące skojarzenia. Już jedno oceanarium zniszczyłeś ponoć, nie? No możesz opowiedzieć tą historię. No właśnie.
na Prima Aprilis serwerowy nagrał, jak rozwala całe oceanarium. Zrobił z tego film. I poinformowali mnie, ja byłem daleko, daleko stąd od oceanarium, że oceanarium ktoś rozwalił. Jest film. No i okazało się, że faktycznie na filmie było rozwalone całe oceanarium. Przyjeżdżam tutaj, oceanarium jest całe. A to powiedziano kolorowej dziewczynie, która nie poinformowała o tym, choć ja przeczuwałem, jak to się stało, że to oceanarium zostało zniszczone. Mimo wszystko był to fajny kawał. Nie powiem, taki Prima Aprilisowy, to wy mówicie pranki na to, a ja nazwałem kawał. Tyle bym na ten temat powiedział. Tutaj nie mam, ale tutaj, gdzie jest u góry nad tym dachem, to jest ta automatyka tego oceanarium. Nie będę chyba tam, nie mam akurat żadnych tam, żebym wszedł i pokazał, ale jakby ktoś kiedyś chciał wiedzieć i napisze mi w poście, to pokażę, dokładnie wytłumaczę, jak to ma być. O, już tam ktoś cuduje. Tylko nie popsujcie tej automatyki, bo już ktoś tam popsuł. Rozdajcie tego. Tutaj pokażę po jednej dane. Oj. Mam. Każdemu po jednej tabliczce. Każdemu po jednej tabliczce. Każdy ma tutaj tabliczkę? Tak. I każdy pisze swoje inicjały. Mam tego łotra pilnować, bo mnie zje. Możesz twoje na moje. Tak. Tak. 01 04. O, i już teraz by się przydało jakoś to podświetlić, żeby lepiej było widać. Wiecie? I hez, już to łotr. No, też będzie. Poczekaj, ale ja tyle mam, czy nie mam tyle? Serwerowy mówi XD. Ojeny, nie. No nie kradnijcie mi. Ojeny. I nie mam. Serwerowy, oddaj. Ale ja nic nie zabrałem przecież. Serwerowy to zawsze coś. Ja wyjmowałem i wkładałem, tak żeby było hehe śmiesznie. Hehe śmiesznie. Czy ja w eku miejsca nie mam, żeby zabierać rzeczy. No i nie ma. O, zagasta, kto chciał. Ja. Kto, nie, hej, tutaj jest Zagasta, hej, możesz wziąć z tego różowego szulkera. Wziąłeś? Tak, wziąłem. To rzuca fajerwerkami, możesz twoje. Można na sam koniec salwę fajerwerek zrobić, każdy, żeby się strzelał trochę. Ja tutaj wyrzucam. No. Poczekaj. Każdy niech fajerwerki sobie weźmie swoje i będziemy mogli strzelać na sam koniec, ale to jak już będziemy się żegnali, to Hez już może tak na sam koniec. Dobrze, no to teraz co? Gdzie stajemy i
Każdy fajerwerkami w górę wali. Dokładnie. No i myślę, że to już by był koniec tej prezentacji. I do zobaczenia do następnego razu, do następnego filmu. I jeszcze jedno. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt. Ej, dobra sprawa. Wielkanocnych, mokrego dynku, ja podniosłem chyba twoją dużo, dużo uśmiechów i radości. No, bo mam zdublowanego i dla was... Czekaj, i dla widzów. Miałem ja. Stoisz tu HX? Chodź.